Bardzo zaciekawił mnie fragment o tym, jak robiłeś pewnego rodzaju reportaże, takie swoje wejścia w tym wspomnianym show. No bo żeby pojechać na festiwal do Gdyni i wbić się do hotelowych pokoi największych polskich gwiazd, aktorek, z tego co pamiętam, dzisiaj to by się już pewnie nie udało, tak. No to naprawdę trzeba mieć szaloną głowę. I ja mam teraz takie zapytanie, bo tam były nazwiska, była Katarzyna Figura, była Ania Mucha. Czy one jeszcze z tobą dzisiaj chcą rozmawiać? Czy one to pamiętają? Tak, ale to ja myślę, że no kurde, moją chyba jedną z zalet, a z drugiej strony przekleństwem było to, że ludzie mieli do mnie ogromną słabość. I to, że komuś innemu by to nie uszło na sucho, mi wiele ludzi wybaczało, bo po prostu chyba uważali mnie za sympatyczną osobę, nieszkodliwą, że nigdy nie robiłem nic z wyrafinowania, czy z jakiegoś takiego... Intencje były dobre. Tak, i że to zawsze, no nic nie noszło się, ja miałem taką zasadę, którą udało mi się o dziwo utrzymać przez ten czas nawet brania, żeby nie opierało się to na krzywdzie ludzkiej jakieś moje działania, nie? I nigdy się nie spotkałem z czymś takim, że ktoś mi nie podaje ręki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja pamiętam dokładnie jeden z pierwszych moich reportaży, kiedy poszedłem na rozdanie nagród literackich Nike w bluzie Nike z piłką do kosza, no i rzeczywiście tam było wielkie oburzenie. Jedna ze znanych dzisiaj już autorek wtedy młodego pokolenia Objawienie była oburzona, kiedy podszedłem do niej i mówię, słuchaj, ja mówię, tu impreza Nike, mówię, dawaj kurczę, słyszałem, że jesteś tam fajną koszykarką i złóż mi ten, to zerwała ze mną i nie chciała mieć ten, ale myślę, że to dzisiaj rozeszło się po kościach. A jakbym dzisiaj zapytał Anię Muchę albo panią Kasię Figurę, to pamiętałyby tę sytuację, czy nigdy sobie o tym nie gadaliście? Nie, nie wiem. Ja nawet nie pamiętam, czy z tego, co pamiętam, tak mi się wydaje, że te sytuacje, ja chyba też ich nie użyłem nawet w żadnym z programów, dlatego, że zdałem sobie sprawę, że wtedy sprzątaczki wpuściły mnie do pokoi i mogłyby stracić pracę. Prawda. Dlatego ja tego materiału, z tego, co pamiętam, nie użyłem, żeby nikomu nie stała się krzywda. To oczywiście opowiedziałem, że taka sytuacja zaistniała, ale my tego nie użyliśmy, bo ja sobie zdałem sprawę, kurde, rzeczywiście weszliśmy do tych pokoi i ktoś mógłby no normalnie to zgłosić i baba straci pracę, a zrobiła to dla mnie z sympatii jakaś na emocjach. Dobre intencje, a mogłoby się skończyć źle. Tak, dokładnie, więc tego materiału nie użyliśmy, więc chyba i dlatego nie było z tego żadnej afery. No, powiem tak, ja nigdy nie budowałem swojej kariery na aferach i jeśli już afery w moim życiu były, a było ich wiele, to się działo poza mną, no po prostu to one za mną chodziły, te afery, a nie ja je produkowałem na potrzeby tego, żeby o mnie było głośno.